Cześć, tu Kamil Adamski, zapraszam na 7 wspaniałych pytań. Bardziej mnie to stresuje niż mecz. Dlaczego za każdym razem, gdy idziesz na burgera, robisz mu zdjęcie, mimo że to zawsze ten sam burger? W sumie nigdy się na tym nie zastanawiałem. Zawsze lubię sobie uwiecznić na Instastory, jeżeli jem coś na mieście. I chcę wkurzyć wtedy moją dziewczynę, która jest na diecie i nie może sobie pozwalać na takie rzeczy jak burger. Co przeważnie jesz na śniadanie, jadąc na mecz? Ja na śniadanie, odkąd pamiętam, odkąd jakieś, nie wiem, 3-4 lat, codziennie rano jem jajecznicę na boczku. I no ja słynę z tego, że jestem zawsze niezorganizowany, wszędzie się spóźniam i często jest tak, że mamy wyjazd na mecz rano, a ja jajecznicy nie zdążę zjeść, nakładam sobie ją do pojemnika, otwieram sobie ją w autobusie i chłopaki zawsze na mnie krzyczą, że tak strasznie śmierdzi i zawsze jest z tego beka. Dlaczego wciąż nie masz prawa jazdy i od jak dawna nosisz się z zamianem zrobienia? No spodziewałem się tego pytania. Wstyd się przyznać, zacząłem prawo jazdy od razu, jak skończyłem 18 lat. Później przerwałem kurs, niby dlatego, żeby poduczyć się troszeczkę do matury. Chciałem sobie zrobić taką mini przerwę, no i ta przerwa trwa już bodajże 4. rok. No jest mi strasznie wstyd, zawsze dziewczyna i chłopaki w drużynie się ze mnie śmieją, ale no obiecuję przed państwem tutaj z ręką na sercu, obiecuję, że w 2018 roku naprawdę zrobię to prawo jazdy. Gdzie i dlaczego chowałeś się w trakcie zgrupowania wojewódzkiej kadry juniorskiej? Oczywiście chciałem zdementować tutaj wszelkie pogłoski. Oczywiście jestem świadomy tego, że Artur Klops tak wymyślał to pytanie. I to było tak, byliśmy na kadrze Wielkopolski. Jeden z naszych kolegów z drużyny, nie powiem, że był to Artur Klops, tego nie wypada, w stanie nietrzeźwym wszedł do szafy. Nie rozumiem dlaczego. Podejrzewam, że szukał tam wejścia do Narni. I zamknął się tam i później ze wstydu rozpowiadał wszystkim, że to chodziło o mnie. Który trener powiedział ci kiedyś, że w wieku 30 lat osiągniesz najwięcej zawodników aktualnie grających w twojej drużynie? Czy według ciebie jesteś na dobrej drodze ku temu celowi? Był to Bruno Budrewicz. Pamiętam, że była taka sytuacja, gdzie ja i mój jeden kolega z juniorów, Adam Frankowski, doszliśmy do drużyny seniorskiej i wtedy trener z prezesem założyli się, kto więcej osiągnie do 30 roku życia. I pamiętam, że trener Bruno, którego pozdrawiam, postawił na mnie. Czy jestem na dobrej drodze? Nie wiem, nie mi oceniać. Mam nadzieję, że tak. Jesteś mistrzem w używaniu tejpu. Co nim kleisz i cerujesz? Tejpa najczęściej używam do cerowania podartych skarpetek. Na koniec pokaz. Zaprezentuj nam krótko freestyle'owy pokaz z piłką. Nie ma problemu.